zafundował mi pan niezły spacerek. Gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się nad jednym z, według mnie, piękniejszych miejsc położonych w Borach Stobrawskich. Jest to taki staw kopany ręcznie, otoczony lasem. Jest dużo takich dość ciekawych elementów do sfotografowania, do obserwacji. I o, właśnie taki element mamy tutaj. Tu znajduje się takie pięknie pochylone, suche drzewo, które suche konary topi w wodzie. I jest to już taki jeden z ciekawszych elementów tutaj do zrobienia zdjęcia. Panie Tadeuszu, jaki obiektyw powinniśmy użyć? W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać. Bo jeżeli chcemy uzyskać, że będziemy mieli ostry pierwszy plan, drugi plan będzie mniej wyostrzony, mniej widoczny, to wtedy trzeba użyć dłuższego obiektywu, powyżej 50 mm. Czyli 50, 100, 200? No myślę, że do 200 maksymalnie. Natomiast jeżeli chcemy mieć cały ostry plan, czyli od początku kadru do końca kadru, to użyjemy obiektywu szerokokątnego i wtedy porównamy sobie to ujęcie, które będzie dla nas bardziej interesujące, bardziej ciekawe. Fotograf, który początkuje, nie zawsze dysponuje takim sprzętem. Ale dzisiaj są dostępne tanie zoomy. To są zoomy, które mają przedział ogniskowy, powiedzmy, od 30 do 200 mm. Takie zoomy są standardowo z lustrzankami, bądź też w kompaktach. W kompaktach również takie zoomy występują i jest to osiągalne dla przeciętnego fotoamatora. Czyli praktycznie kupujemy aparat fotograficzny z zoomem i tą ogniskowy, ten zakres ogniskowy w zasadzie mamy, więc tak, możemy od razu pracować. Tylko jedna taka uwaga, żeby to nie był zoom cyfrowy, żeby to był zoom optyczny. Dlaczego? Dlatego, że zoom cyfrowy to tak jakbyśmy przez lupkę oglądali obrazek. Powiększamy sobie go lupką, czyli on nie daje nam żadnego efektu dodatkowego, czyli uzyskujemy duże piksele tylko dając zoom cyfrowy. Natomiast zoom optyczny przybliża nas do rzeczywistego obrazu w sposób rzeczywisty. Nie mamy straty jakości obrazu. Ja tu mam taki standardowy obiektyw 24-70. Jest to aparat, który ma matrycę cmosowską, czyli tutaj to jest niepełny wymiar klatki fotograficznej, bo pełny wymiar klatki fotograficznej to jest tak jak była dawniej na kliszach fotograficznych, na błonach 24x36 mm, tu jest matryca mniejsza i długość ogniskowej mnoży się razy 1,6 i wtedy wychodzi rzeczywista ogniskowa, czyli 70 razy 1,6 to wychodzi ponad 100 mm rzeczywista ogniskowa tego obiektywu. Najdłuższa. Najdłuższa, czyli praktycznie on nadaje się doskonale do takich zdjęć, ten obiektyw. Jesteśmy tutaj teraz w tym kadrze, który chcemy sfotografować. Przysłaniają nam tutaj te gałązki, ale to są suche gałązki. Możemy się ich pozbyć. Możemy się ich pozbyć, żeby sobie wyczyścić tutaj ten kadr. I teraz tutaj widzimy pięknie wygięty włókowato konar drzewa, suchy konar drzewa, ale w kadrze mamy tutaj też słupy energetyczne, które nam szpecą ten krajobraz. I będziemy musieli tak to w tej chwili przykadrować, żebyśmy tych słupy wyeliminowali z naszego kadru, żeby był ładny. Myślę, że czysty. To nie będzie łatwe. No nie będzie to łatwe, ale spróbujemy to zrobić techniką fotograficzną. Druty, które są tam widoczne, spróbujemy wyeliminować głębią ostrości, czyli nie damy ostrości na drugi plan i przez to ulegną te linie lekkiemu rozmyciu i powinny być niewidoczne. Myślę, że już. Proszę popatrzeć. Mamy pięknie. Jest efekt osiągnięty, jest w pewnym sensie, dlatego że tu mamy rozmyty drugi plan całkowicie i w ogóle linii energetycznej nie ma. Wyeliminowaliśmy. A spróbujmy teraz dla porównania zrobić jeszcze zdjęcie z widoczną linią energetyczną. Mhm. Czyli pokażemy, że możemy też to. Czy te nasycenie nie jest za ciemne troszeczkę? Czy to był taki walor, taki zabieg? To znaczy my spróbujemy, ja spróbuję zrobić zdjęcia z różnymi parametrami naświetlenia, dlatego że woda ma to do siebie, że odbija dużo światła. Mhm. I przy wodzie trzeba zrobić korektę oświetlenia. Trzeba tego światła troszeczkę dołożyć, albo żeby było inne szczegóły były widoczne. Ja spróbuję takie zdjęcia porobić. Porównamy sobie jakość tych zdjęć w zależności od doświetlenia bądź niedoświetlenia danego obrazu. Okej. Te wszystkie zdjęcia trzeba robić, dlatego że tu światło jest nieprzewidywalne i czasami powtórzenie tego samego zdjęcia na innych parametrach daje nam ten efekt, o który nam chodziło. Albo
jeszcze daje nam dodatkowy efekt, z którego nie zdawaliśmy sobie sprawy. Tu na przykład, jeżeli my stoimy, robimy zdjęcia, nie widzimy tego pięknego odbicia nieba w wodzie. Mhm. I to, co my na niebie nie widzimy, to wszystkie te rzeczy widzimy na wodzie. Warto tutaj robić taki kadr, żeby jak najmniej tego nieba ujmować, natomiast pokazać jak największą taflę wody w kadrze, czyli robienie kadru 1/3 góry, 2/3 dołu. Każdy obraz według starej szkoły malarskiej ma swoje punkty silne. Te silne punkty mieszczą się właśnie tutaj na przecięciu 1/3 wysokości z 1/3 szerokości. Jeżeli to weźmiemy z różnych stron obrazu, czyli mieszczą się praktycznie w czterech punktach obrazu. I jeżeli w którymś z tych punktów przecięcia umieścimy coś, temat, co będzie pierwszym planem, coś, na czym chcemy skupić uwagę widza, to ten plan umieszczajmy w tym miejscu, to wtedy on na pewno przyciągnie uwagę widza i to będzie taka klasyczna, standardowa kompozycja obrazu. Dzisiaj nie układają nam się ładnie chmury na niebie. Gdyby były inne obłoki, gdyby to były kumulusy, a mamy w tej chwili chmury pierzaste, które nie dają zbyt ciekawego obrazu nieba, to zdjęcie prawdopodobnie byłoby jeszcze zdecydowanie lepsze, bo brakuje nam tutaj takiego wypełnienia ładnego tego kawałka nieba, który widzimy. Ja przyznam się panu, że mnie ten kadr bardziej odpowiada właśnie w takim szerszym kadrze, na niższej wartości ogniskowej, kiedy mogę zobaczyć właśnie tą przestrzeń, tą rozległość tych traw i ten konar gdzieś tam, który pokazuje tą dzikość i naturę. Każdy z nas widzi pewne rzeczy inaczej, dlatego też trzeba zwracać się na to uwagę i przez obiektyw korygować to, co widzimy, z tym, jaki efekt później osiągamy fotografując. Dlatego, że nie wszystko to, co widzimy aparatem, jest tak ciekawe to, co widzimy okiem. Dlatego, że obraz, który my fotografujemy i później przenosimy, jest obrazem dwuwymiarowym. Brakuje nam trzeciego wymiaru, który my okiem widzimy, brakuje nam przestrzeni. Dlatego też tą przestrzeń powinniśmy sobie ten trzeci wymiar czymś dorobić, ten trzeci wymiar. Tym trzecim wymiarem może być zwisająca gałązka drzewa, którą umieścimy, czy listki, które nam tutaj zwisają, które umieścimy z samego przodu kadru, to będzie taki przód, który później wypełniają nam dalsze dwa wymiary, czyli długość i szerokość, a głębokość da nam właśnie coś, co znajdzie się na pierwszym planie naszego kadru. Żeby uzyskać ten efekt przestrzenny trzeciego wymiaru, wymieniłem obiektyw na obiektyw bardziej szerokokątny i wtedy ten plan powinien nam się zamknąć w takich trzech odsłonach. Pierwszą odsłoną będzie ta brzoza z tymi liśćmi. Drugim elementem przestrzennym będzie ten konar, a trzecim elementem to wszystko, co jest poza tym konarem. Jedno miejsce, a mnie zainspirowało tu wiele elementów. Na przykład podobają mi się te porosty, które są na pierwszym planie, na tym uschłym drzewie. Wydaje mi się, że robiąc, nie wiem, fotografię na pierwszym planie tych porostów, mogłoby być to bardzo takie dynamiczne. Tam widzę liść na drzewie, który wisi na pajęczynie. Też chciałbym podejść i sfotografować go gdzieś bliżej. Niesie to za sobą pewne takie niebezpieczeństwa. Niebezpieczeństwa fotografii polegają na tym, że to, co widzimy, nie zawsze wychodzi nam na zdjęciu. Pierwszy plan mamy mocno rozświetlony, ładnie oświetlony, dość intensywnym światłem, natomiast to wszystko mamy w cieniu. Jeżeli będziemy to robić w tym momencie, to tych szczegółów nie uchwycimy. Będziemy to odczytywać jako ciemny paproch, który wejdzie nam w kadr zdjęcia i będzie to nieciekawe. Dlatego też lepiej byłoby, jeżeli chcemy już coś takiego zrobić, a przewidujemy, że może być to ciekawe, to trzeba poczekać na lepsze światło, na światło, które tu przyjdzie z tej strony, od strony naszych pleców i oświetli nam to od tyłu. Wtedy być może uda nam się ten szczegół ładnie wydobyć i ładnie wkomponować w kadr krajobrazu. Ja nie widzę tej dysproporcji światła, żeby tu było bardzo ciemno, a tam jasno. Pana oko tu nie widzi, ale matryca fotograficzna, film fotograficzny to widzi. Jest mniej doskonały. Jest mniej doskonały. Tak, i jak trzeba o tym pamiętać. Tak jak w przypadku obrazu, kiedy my widzimy trójwymiarowy obraz, jest to dwuwymiarowy, identycznie jest tutaj. My nie przenosimy całej tej gamy świetlnej, nie przenosimy w jednakowych odcieniach kolorystycznych szarości, nasze oko wychwyci to, natomiast matryca fotograficzna te ciemne elementy pokaże jako całkowicie czarne, niewidoczne, natomiast te jasne elementy może też czasami pokazać jako dużo jaśniejsze. Nie udało nam się skorzystać z dobrodziejstwa statywu, bo było zbyt ciasno.
ale są inne takie przestrzenie, na których statyw jest skazany i potrzebny. Czy warto wobec tego robić fotografię? Warto. Przyroda otaczająca nas jest piękna. Jest w niej wiele elementów drobnych, małych, niewielkich, których na co dzień nie widzimy. I do tego Was zachęcam, a jeśli fotografujecie, próbujecie robić dobre zdjęcia, publikujcie je na naszej stronie internetowej. Do zobaczenia.